Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Gwańcytel i będę miał przyjemność i zaszczyt prowadzić spotkanie z Rafałem Barczykiem, czyli autorami nowych przygód z Kasia Kosza. To trochę chyba tak, że będziemy uczestniczyć w seansie spiritystycznym, bo będziemy wywołać ducha Janusza Chrysty, chociaż ten duch już w sumie jest i to w trzech osobach. I właśnie o Janusza Chrystę i o wasze pierwsze z nim spotkanie jako czytelników chciałbym zapytać, jak to się stało, jak było wasze pierwsze spotkanie, pierwsza lektura i pierwsze wspomnienie o Kajku Kokoszu. Znaczy pierwsze spotkanie z Chrystą, ja tak pamiętam, jak byłem mały, jakieś albumy miałem, na przykład miałem tam na czasach, miałem, ale przyznam się dopiero tak świat Chrysty, tylko tak przyszedłem tak bardziej nastolatek, miałem 16 lat, 15, zacząłem te albumy kupować, tam jakieś stare właśnie, jakoś tak w ogóle pamiętam, jego się do końca poznałem, bo raczej pamiętam, że ostatni album, co czytałem, to była dopiero Szanowni Konkury, czyli drugi album w serii, także tak trochę się od końca w serii wdałem, ale no nic. Jak to się zaczęło? Także no nie, gdzieś się przewijał, a także dopiero to mój tak naprawdę wczułem później dużo. Dla mnie pierwszy kontakt to był Chrysta w świecie młodych. Nie wiem, czy większość osób w ogóle wie, o jaką gazetę chodzi. No i to właśnie tam zbierałem odcinki, wklejałem sobie do zeszytów. Janusz Chrysta to był dla mnie taki mistrzów, w ogóle wzór, do którego właśnie dążyłem jako młody rysownik, co później właśnie się odbiło na moim stylu już aż do dzisiejszego czasu, że nawet ciężko mi jest wykorzenić tą kreskę Janusza Chrysty, chociaż teraz już nie ma potrzeby właściwie. Moje pierwsze zetknięcie z komiksami Janusza Chrysty to, tak o ile sięgam pamięcią, to miało miejsce w momencie, kiedy bracia, powiedzmy, moi starsi bracia musieli się mną opiekować i potem na przykład któryś nie było czy coś i czytali mi na dobranoc po prostu Kajki Kokosze. Ale też gdzieś tam poniekąd równolegle, bo już trochę później, jak byłem w szkole podstawowej, to przypominam sobie taką już kilka razy, to może gdzieś mówiłem, ale był taką anegdotę, że ja jakimś szczególnie wybitnym, jeżeli chodzi o język polski i o tym przedmiot uczniem nie byłem, ale pamiętam, że któregoś razu w którejś tam klasie szkoły podstawowej dostałem nagrodę jako uczeń, który przeczytał w ciągu roku najwięcej książek. Oczywiście pani bibliotekarki nie zaglądały w te rejestry, kto tam dokładnie wypożyczał, a wtedy, gdyby zajrzały, to by się po prostu dowiedziały, że w kółko zaczytywałem te same egzemplarze Kajka i Kokosza. Nieraz w ciągu jednego dnia, na każdej przerwie, bywając w bibliotece, wypożyczając kolejne. No i Chrysta znowu wrócił do szkoły jako lektura szkolna. Tak. Aczkolwiek w tamtych czasach, jak je czytałem, jak je wypożyczałem, to się spotykałem często z takim spojrzeniem tych pani bibliotekarek, no, które sugerowałoby, że z tego dzieciaka nic nie będzie po prostu. Chciałem zapytać o styl autorski i prawo serii, bo tworząc kontynuację, trzeba ze stylu czerpać i do dziedzictwa Chrysty się odnosić. Natomiast jak to wygląda w waszym przypadku, jak wyglądał w ogóle proces twórczy i jakieś kompromisy, które musieliście mieć, bazując na tym dzieciństwie i tym, co chcieliście przekazać nowym twórcom, nowym odbiorcom? Znaczy nie wiem, czy kompromisy to jest dobre słowo, bo ja się przyznam jakiegoś takiego, nie wiem, czy to był kompromis, po prostu dla mnie to trochę jak z zabawkami, prawda? Jak nie wiem, mam klocki Lego, to nie będę nimi się bawił, jak nie wiem, jakbym się bawił samochodzikami, czy w drugą stronę, prawda? Że po prostu dla mnie było fajne to, że okej, bo świat Chrysty mogę w nim robić, tylko jakby mam jakby sam znam te zasady, jak ten świat działa, więc dla mnie to była czysta przyjemność działać w tym świecie i robić tak, jak to czuję. No i ponieważ dzięki Obłędowi Hagemona i tym wcześniejszymi dwoma albumami, z krótkimi historiami, przynajmniej po recenzjach i reakcjach miałem takie poczucie, że według fanów wiem, co robię i nie było nic, co nie wiem, zrobiłem, że ojejku, to jakoś wykracza poza to, co chcieli. No to z tym najnowszym albumem to w ogóle było z górki wszystko, jeśli chodzi o tą, to są oczywiście szlifowanie samej historii, ale jeśli chodzi właśnie o ten etap, że no nie wiem, czy to w Kajku Kokoszu było, no to w
sumie chyba jedyna tylko była dyskusja o tym, bo tam moment, nie, że tam mama Salwy nie żyje, to była tylko dyskusja, nie trwała półtorej minuty, czy to był jego kosza była, bo on tak śmierć, tam pokazałem, że ten pucharz tam było, że tam był król umarł, stary mówią, w tym mówią, że ktoś tam umarł, aha, spoko, no to i tylko tyle, prawda? Ale tak, no to jeśli chodzi o to, to mówię, nie próbowałem z tego robić coś nowego, bo dla mnie to sama przyjemność, to jest ten świat, uniwersum, uważam, że jakaś próba zrobienia z tego czegoś swojego, chociaż, tak, chociaż już jakieś tam widziałem, jakieś tam, że o, dodaję dużo postaci kobiecych, dodałem jedną na razie postać kobiecą. Ja wiem, że to w świecie Kajka i Kokosza, że aż są już trzy, prawda, to już jest dużo, no ale... Ja to już nieraz mówiłem, że ja nie musiałem się zbytnio zmuszać do zmiany stylu. Wiadomo, że mam naturalny taki styl rysowania, a nawet całe swoje życie zawodowe to uciekałem od tych porównań. Pracy mi polecą, mówili, że ja to, o, to drugi Chryska i tak dalej. I to mi tak nie pasowało do porównania. Do momentu, kiedy właśnie Tomasz Kołodziejczak zaczął ze mną rozmawiać na temat kontynuacji. Chociaż to nie jest kopia z tego oczywiście. Nieraz się spotykam z zarzutami, że a, Chrysta to rysował bardziej te postacie takie żółkowate, napompowane i tak dalej. Ale ja myślę, że to właśnie ślepe naśladowanie to nie jest nigdy nic dobrego, ponieważ jeśli artysta naśladuje artystę, to też naśladuje jego błędy. To jest nieuniknione. No, a nawet taki mistrz jak Krista, on tam popełnia też swoje błędy i to byłoby głupotą też powtarzać na przykład to. Dlatego ja po prostu zrobiłem to po swojemu. Tomasz Kołodziejczak dał mi wolną rękę, tutaj w ogóle nie było żadnych uwag takich istotniejszych. No, z takich uwag na przykład mniejszych to było to, że Kajko za bardzo odbiega od oryginału, no i nad nim musieliśmy trochę popracować. Ale jeśli chodzi o samą kreskę, to nie. Nieważne jakim narzędziem, czy to piórko, czy to pędzelek, czy tablet, no to ja to mam po prostu w tej chwili. Ja nawet uciekam od tej kreski, bo cenię bardzo artystów, którzy pracują plamą, kolorem, kompozycją i tak dalej. A ja się tak bardzo na tej kresce skupiam, co jest charakterystyczne właśnie też dla pisty. Co nieraz właśnie powoduje problemy, że rysunek nie wygląda tak dobrze, jakby mógł. No tak, także ja nie mam problemu, żeby w tym stylu rysować. Ja tylko chciałem dodać jedno zdanie, że tak powiem, nie wiem czy na obronę Sławka, czy jak to ująć, ale tak jak obserwuję to na każdą uwagę, że postaci Sławka są za chude, widziałem, jedno, że są zbyt grube, także to naprawdę wydaje mi się, że to są różne, jak gdyby, jak się okaże, że pierwsze albumy, a te późniejsze, to się w zasadzie drastycznie różnią, więc mam wrażenie, że każdy ma ten ulubiony okres i się na niego powołuje, a nie patrzy, że no ale później te postacie były może większe, albo później miały trochę inne charaktery, także to tak. Mam wrażenie, że trochę przez to ludzie też patrzą, a niekoniecznie, że myśmy po prostu wybrali to najbardziej nam się podoba z tych różnych okresów i się tego niż po prostu jeden konkretny. Pytanie było o... Styl autorski, a propos sali, jak się odnajdujesz tam, żeby świat listy kreować w własny sposób, swoim językiem? Tak, jeżeli chodzi o ten trzeci album, gdzie ja tak naprawdę zajmowałem się tylko kolorem, no to wydaje mi się, że nie miałem tam to nie sprawiało mi to jakichś tam szczególnych trudności, bo gdzieś nawet ten, ja jestem przestrzennym malarzem i gdzieś ten kolor tych listy w jego komiksach, on już od dzieciństwa właśnie jakoś zwracał moją uwagę, bo tam lista miał swoje specyficzne rozwiązania, często nadawał jakieś kolory. Nie posługiwał się kolorem lokalnym, takim jak powiedzmy wydaje nam się, że na przykład drzewo powinno być brązowe, prawda? I on potrafił takie rzeczy, on potrafił takie rzeczy bardzo swobodnie sobie poczynać się z takimi planami. Jakoś pamiętam, że od dziecka mnie to fascynowało, trochę tego na początku nie rozumiałem, ale wiem, że to nie jest kwestia rozumienia, tylko bardziej czucia i już wydaje mi się, że pod tym względem nie miałem większych problemów. Inaczej było trochę w tych częściach, gdzie rysowałem łamignata. No to wtedy rzeczywiście można... Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że miałem jakieś tam z tym problemy, bo po prostu zdałem sobie sprawę, że mam zupełnie inny temperament twórczy niż Janusz Chrysta i powiedzmy Sławek, którzy właśnie oni pielęgnują tą kreskę,
A u mnie właśnie, ja bardziej nonszalansko do nich podchodzę, bardziej sobie lubię tą planę poszaleć i jakimś takim może nie zawsze składnym śladem. I rzeczywiście tam się, z jednej strony można powiedzieć, że trochę trzeba było naginać do tego stylu Janusza Christy, aczkolwiek ja nigdy tego nie traktowałem, ja to traktowałem raczej jako ciekawy eksperyment, wyzwanie. Mogę coś dodać? Jasne, oczywiście. Mi się w ogóle marzy właśnie jakby kokosz pokolorowany przez Piotrka, ale w taki sposób, jak robi to w Lil i Pucie. To jest moje marzenie, tylko nie wiem, czy kiedykolwiek to na kłodzieżę się na to zgodzi. No i właśnie, skoro już Lil i Puc jest wciągnięty na światło dzienne, to jest tak, że ten styl autorski, wasz styl autorski przeniesie nie tylko w komiksach Christy, ale w innych projektach. Bo specjalizujecie się, tworząc sztukę wizualną, sztukę opowieści graficznych, można tak powiedzieć, że w komiksach dla najmłodszych, ale też dla młodzieży. Familijnych. To dobre określenie. No tak, znaczy na razie jest pytanie popularne. Mamy tak, Lila i Fuga, zajmujcie się z Piotrem przed i w trakcie tworzenia Christy. Mamy też, Maciek, twoją pracę z Sylwestrem. Mógłbyś coś więcej o tym? Tak, Sylwia Sylwester jest to książka dla dzieci, którą wydałem już będzie z 10 miesięcy temu już będzie. Jak ktoś chce, jest to na Facebooku Gildii dostępna, natomiast no w każdym razie tak, ale to jest po prostu książka, prawda? To jest 100% tekst, aczkolwiek ja na przykład starałem się, żeby ten sam typ humoru, co mam w Lilu i Pucie, czy w Kajku i Kokoszu, żeby zawrzeć. Nie chciałem, żeby było broń Boże ugrzecznione, żeby tam jednak było z jajem, żeby te żarty były inteligentne. No aczkolwiek, ponieważ tak jak jest taki bardzo harmonijny świat, to jego to siłą rzeczy narzuciło. Bo to jest książka, która zapytać o wiedzę na przykład, za zwierzętami, więc to nic nie mówią z kolei, więc jakoś taką delikatność narzuciło siłą rzeczy. Ale jak gdyby, jeśli chodzi o typ humoru, typ żartu, no starałem się, żeby to był ten sam żart, co Lilu i Pucie. No i należą pozytywne recenzje, więc się cieszę, że udało mi się przynieść to, co chciałem, także... I mamy też Drzewo Pryma, Sławka, jeśli chodzi o świat listyczny, bo to też prawo słowiańskie, tutaj też możemy to... Staje się utrzymać. Na ile właśnie te style wasze z innych prac przejmują się tym, co tworzycie w Listy? Ten scenariusz napisał Wojtek Bilek. To jest taki komiks, który z założenia miał być realistyczny, ale ja tam nie jestem jakimś fachowcem od komiksów tak zwanych realistycznych, ale ja właściwie jestem człowiekiem do wynajęcia. Jakie jest zlecenie, no to takie się robi, jeżeli tylko mi odpowiada. I w realizmie też potrafię znaleźć przyjemność, tylko że później właśnie ciężko jest to wszystko podkręcać i wrócić na przykład do stylu humorystycznego i na odwrót. Ale jest to tak, jest to ciekawe właśnie, takie robić zlecenia różnorodne, żeby się nie wypalić. I o tej różnorodności też chciałbym chwilkę z wami pogadać, bo no właśnie, komisowe dojrzewanie, mamy też szkołę latania, która jest w szkole, kolektura szkolna. Mamy ewolucję tych postaci kajkowo-koszowych z uniwersum i zastanawiam się, co jest z tego w komiksach Christy i w komiksach waszych, że mogą trafić od 9 do 99 latka, tak? Na czym polega uniwersalizm tych historii? Zaczynając od tego wcześniejszego tematu odnosząc trochę, ja powiem, znaczy na przykład ja dlatego nie miałem problemu właśnie kajkowo-kosza, bo to jest tylko komiks, który lubię, świetnie dla wszystkich, prawda? I czytam się wydaje taki komiks dla wszystkich, że najlepiej po prostu robię, jak się o tym nie myśli tak naprawdę. Bo ja znam osoby, które powiedzmy, jak powiedzieć właśnie dla dzieci, tak, no muszę powiedzieć, że dzieciom spodoba, jak myślę, uważam po prostu sami, po prostu mam w sobie to dziecko wewnętrzne, dobrze rozwinięte, czy jak ja to mówiłam, wewnętrznego dorosłego mam akurat, no to po prostu naturalnie to przychodzi, o tym się nie myśli, no. Ja nie wiem, ile w tej anegdoty jest prawdy, bo już to czytałem, ten cytowany, ale nie wiem, ile tego jest taki autor, którego bardzo lubię, amerykański, Dr. Seuss. On tam Grinch'a robił parę innych książek, jego wszystkie czytałem, książki z geniuszem. I jak go pytali, bo on dla dzieci tworzył książki, prawda, czy on dużo tam z psychologami rozmawiał, z dziećmi, powiedział, znaczy to jest cytowane, więc to jest, ja nie wiem, ile to jest prawdy, po prostu, ale z dzieciakiem to dla siebie robił. I po prostu, no może nie tego tak nie mówił, ale no generalnie jestem też takiego, że tutaj, póki mi się to podoba, bo ja gdyby sam czytam Asterixa, czy tam jakieś tam Sisters, czy tego typu komiksy, czy Kto Donalda i to do mnie trafia i po prostu wiem, jaka jest ta poetyka tego. I mi się wydaje, że jeśli chodzi o tego typu poetyki, to z polskich komiksów powiedziałbym, że komiksy Christy były, jeśli chodzi o jakiegoś kosza przynajmniej, najbardziej idealne,
z tego okresu powiedzmy, no bo powiedzmy, ja też kocham rzeczy do Zarobka i Atomka, czy Tarnowskiego komiksy, no ale powiedzmy, one są takie bardziej, trochę nie są psychodeliczne, ale takie bardziej surrealne, takim swoim światem rządzą. A powiedzmy, Kajka jest taki, powiedziałbym, bardziej uziemiony, prawda? I uważam, że dzięki temu, że to są konkretni bohaterowie, w konkretnym miejscu zarysowany, w ogóle uważany na najpiękniejszy kresek, jaka Polska powstała, jeśli chodzi o polskie kreski, więc no, uważam, że akurat taki są po prostu taki idealny wzorem na przykład komiksu, prawda? I uważam, że dlatego ciągle się trzyma, ciągle przemawia, bo uważam, że ktoś, nie wiem, powiedzmy, dzieciak siedzi w komiksie, dla mnie ktoś cieszy się z lekturą. To jest idealny, dobry komiks dla dziecku, tak wygląda komik, zobaczmy, że tak, bo się wkręci to, prawda? A no właśnie, że jeśli chodzi o polskie oczywiście. Cieszycie się, że szkoła ta nie jest lekturą, bo wiadomo, jakie lektury ma, czy opinie, czy postrzeganie, lektura to obowiązek, to w sumie się o tym, że czytałeś dużo w szkole, ale koniecznie... Ja się cieszę. To znaczy... Spotykałem się z różnymi reakcjami właśnie na to. Wyobrażam sobie, że to też w dużej mierze może zrazić. Na pewno się znajdą takie dzieci, które jak już podobno można znaleźć na jakichś komikach streszczenia, szkoły latania, tak, no to jest po prostu spokój. W każdym razie wydaje mi się, że to jest jakiś tam ewentualnie ułamek reakcji na coś takiego, a ogólnie oczy jest to bardzo dobre i to rzeczywiście się może przekuć na jakąś ogólnie popularność komiksów wśród dzieci większą. A co z tą uniwersalnością? W czym ona by się przejawiała według Ciebie w historii w ogóle jakby kokosza? Ja bym w ogóle nie szukał odpowiedzi na to pytanie, bo akurat Kajko i Kokosz, my mamy takie doświadczenia, przynajmniej jak przychodzą do nas ludzie i właśnie się dzielą jakimiś refleksjami na ten temat, to każdy zwraca uwagę na coś innego. I tych wartości tam jest cała masa i jedne do kogoś nie trafią, ktoś się zafiksuje na innych, więc jakby i się zdaje, że właśnie ten wachlarz był na tyle szeroki, że tam każdy dla siebie coś rzeczywiście zna. Ja akurat pamiętam, że tam jakieś szczególnie, nie wiem, wartości etycznych czy czegoś takiego z tych komiksów nie wyciągałem. Nie przykuwała do nich przede wszystkim plastyka. I nawet nie tyle jakieś charaktery tych postaci, że to były takie właśnie zabawne lubki, tylko akurat u Listy bardzo podobały mi się te takie rozległe pejzaże właśnie, bardzo lokalne. One zawsze rozbudzały moją wyobraźnię. Ja sobie zawsze wyobrażałem jakoś, że chciałbym się tam znaleźć, w pejzażu jeszcze gdzieś uda się jakoś podróż. I zobaczyć, co jest dalej. Dokładnie. Więcej takich obrazów. Nie u Christy używały postacie na pewno. No wiadomo, kreska, ale to dosłownie kreska właśnie taka dynamiczna, elastyczna. I mi się wydaje, że właśnie jak rysownik podchodzi do swojej pracy, nawet jeżeli robi coś dla dzieci, ale właśnie z szacunkiem dla odbiorcy, czy przykłada się do pracy, to wtedy i dorosły czytelnik ceni. I myślę, że tak właśnie jest w wypadku komiksów Christy. Mamy porównania z Asterixem, które... Co od czego się zaczęło, to wiadomo, tak? Najpierw Kajko i Koko, później Asterix, później Kajko i Kokosz. Natomiast są też wersje językowe, czy Państwo wiedzą, nie tylko polskie, tylko francuskie, angielskie, ale też, nie wiem, wersja góralska, koszulska, czy w języku esperanto. I zatem pytanie... Ukraińska jest nawet ruska już. Tak, dokładnie tak. Stąd też pytanie o ten uniwersalizm i stąd też pytanie o to, czy w tej rozrywkowej wartości, która jest chyba nadrzędna dla Christy, czy możemy znaleźć coś jeszcze takiego, co jest takim dodatkiem, z czym coś, nie wiem, nie powiem, że o Polakach, bo to nie jest portret własny, natomiast czy mamy jakieś takie wzorce i inspiracje Christy, które mogą być zrozumiałe i atrakcyjne dla Anglika, dla Amerykanina, czy jest tylko taki mocno prasłowiański. Ja powiem taką ciekawą rzecz, jak ja co roku jeżdżę do Francji, to mam parę znajomych, którzy mieszkają we Francji i tak dalej, gadam sobie Asterixie na przykład, to ja zauważyłem takie coś, że oni po prostu
na przykład mam koleżankę z Francji, z którą rozmawiałem i jakiś tam Asterix tam leciał, no ona mówi, no bo wiesz, bo to ten żart, bo pani nie rozumiecie w Polsce, mówi, bo, i uwaga, kto zna Asterix, o czym teraz mówię, scena w domu, który czyni szalonym. Wszyscy znają, ona była zdziwiona, że to w Polsce rozumiemy, dla niej to było tak stricte francuska satyra o ich tym, że ona w ogóle, to w Polsce rozumiecie, ona to bawi, tak? Także nie żartuję. I ona, ja się słyszałem od paru osób opinię, że ich to w ogóle dziwi, że Asterix poza w ogóle Francją nie zrozumiał, bo to jest tak maksymalnie lokalne te żarty, odwołanie, stereotypy i te wszystkie postacie, że oni się tym dziwią, ale spoko, prawda? I mi się wydaje, że pewnie z Kajkiem byłoby podobnie, jakby było oczywiście dobrze odpowiednio przetłumaczone, żeby na ten lokalny. Tylko czytałem Asterix wydany w Anglii i na przykład one no mają tam, są zdania bardzo podmienne chwilami, ale to tylko dlatego, że po prostu jakiś tam no, żart nie grał, to zastąpili lokalnym. Ale dodam taką ciekawą anegdotę a propos te wszystkie spory Asterix kontra Kajko i Kokosz. Ja już mówiłem tę anegdotę w życiu parę razy, gdy jestem we Francji, pokazuję im Kajka i Kokosza, oni oglądają Francuzi, prawda, i wow, fajne rysunki, ale ten Kajko, na to Kajka oglądają, prawda, wow, fajne rysunki, coś w stylu Robin Hooda, tak, i oglądają, ale super, super, jeden album, drugi album, i tak w końcu mnie wytrzymuje i mówię, no trochę taki Asterix, nie? Gdzie? Prawda? Ale najlepsze jest to, że jak na przykład, bo teraz powstaje też mowany serial Kajku i Kokoszu, w którym mam przyjemność pracować jako scenarzysta. To chciałem powiedzieć, że jak właśnie ostatnio byłem na festiwalu animacji i tam pokazywałem właśnie, że robili serial animowany, gdzie tam byli koprodukcje, jest tam z innych studiów, jakieś tam producenci. Tak pokazywałem, że ich zainteresuje czy coś. I padło faktycznie od tych niefrancuskich zdań, że to trochę jak Asterix. No tak, super, bardzo dobrze. Dla nich to jest plus. Bo to jest podobne, to jest coś, co jest rozpoznawalne, to jakbyś ja pokazał komuś Batmana, trochę tak jak Spider-Man, taki super bohater, tak, super, super, w tej zasadzie oni to widzą, więc ludzie spoza Francji z kolei, więc no ja uważam, że z odpowiednią reklamą, znalezieniem tego i oczywiście dobrym tłumaczeniem, uważam, że Kajko mógłby spokojnie za granicą zrobić karierę, albo przynajmniej powiedzmy gdzieś zainteresowanie znaleźć, prawda? I uważam, że na przykład jak byłem dzieciakiem, czytałem to, jak poza Miedniem w Opałach, to był taki maksymalnie perelowskim albumem w dwóch odwołaniach. To ja tam w ogóle nie przeszkadzało, dopiero po latach odkrywałem, że jakieś tam w ogóle było odwołania, prawda? Więc wydaje mi się, żeby się przyjął i po prostu zaczęłoby tam trochę jakby spolszyć, tam nie wiem, zcudzić, czy zangielszczyć, czy tego i spokojnie by przeszło. No to ja tylko powiem krótko, że przyznam się, że w tym momencie bardziej inspirująco działa na mnie Asterix, twórca Asterixa, niż Lista. Więc to tak jakby dla mnie kolejna, no, kolejny szczebel rozwoju, podpatruję tam pewne rozwiązania. I nie powiem, że bardzo właśnie cenię twórców Asterixa. Jaki by to nie był rysownik, czy poprzedni, czy ten obecny, to są świetne rzeczy. Dla mnie ten problem w ogóle, że tam ktoś w ogóle dyskutuje na ten temat, czy Kajko Kokosz pierwszy, czy Asterix, pierwszy, dla mnie to jest totalnie nieistotne. Ja mam taką opinię, że w ogóle wszyscy jesteśmy sumą inspiracji i Christa tak samo, no musi się czymś inspirować, tak jak my wszyscy, musimy wszyscy tworzący cokolwiek, musimy skądś czerpać, prawda? To jest jakby, dla mnie to nie jest żaden zarzut w stronę, że jakkolwiek to przypomina Asterixa czy cokolwiek inny. Pytanie od sali, czy na tym etapie już mamy jakieś pytania, bo tak kontroluje czas? Śmiało, śmiało. Dobra, jeśli nie, to wywołam już przed chwilką temat. Serial. W latach 80. zdaje się, tworzenia filmów w Bielsku-Białej próbowała zrobić serial. Ja byłem jeszcze na 90, ale mogę się mylić. No, ale nie ma. Dajmy, że to był przełom. W roku 2006 był niesławny film metrażowy z Dawidkiem Macierem. Tak, był. Jeśli Państwo nie pamiętają, to dobrze. Tak. Ten stary przyjmujemy. A teraz, rok temu, tak, pojawiły się oficjalnie informacje z Ego Film na temat tego, co będzie dalej z komiksem, który stanie się serialem. Co na ten temat wiemy, co możemy powiedzieć? Ja mogę powiedzieć tyle, że no, w sumie nie mogę powiedzieć nowego tak naprawdę. No, ja pracuję przy tym serialu jako scenarzysta z Rafałem Skarżyckim. No, producentką jest Ewelina Gordziejuk. No powstaje, no nie możemy jeszcze tam żadnych detali zdradzić. No mogę powiedzieć, co już powiedzieli, że no pierwszy odcinek będzie na podstawie zamachu na Milusia oparty. Być może jest to jakaś pokuta z tą animacją CGI, co miała ten sam wątek i moim zdaniem nie wyszło im to najlepiej, no ale cóż.
No ale my się staramy, żeby to było wiernie, żeby to było... Ale to też nie jest kwestia tego, że my się staramy, żeby to była, prawda, zdanie w zdanie, kopia w kopię, bo wielu ludziom się tak wydaje, że o, macie gotowe story, no tylko by wyszło okropne rzeczy. Naprawdę większość prób zrobiłem zrobić coś zdanie w zdanie, pani was tu nie przychodzi, to po prostu tego, bo czasami trzeba sobie powiedzieć, okej, to działało w komiksie, czy działało w tamtych czasach, gdzie mamy inne czasy, gdzie mamy inną dynamikę. No i gdyby, no poza tym, no też trzeba pamiętać, panie Macianko, że mamy ramy czasowe, mamy konkretne tego, żeby to wszystko przedstawić, no nie trzeba coś wyrzucić, coś tego. Aczkolwiek to jest Skype'em jest naprawdę fajna sytuacja, gdzie naprawdę mamy całą sytuację z Rafałem, pamiętam, że my siedzimy i no kurczę, no ten tekst nic nie musi, to musi wypaść, ale to jest taki cytat fajny z COVID, to no także moje myślałam, że mamy zasad, prawda, że na przykład powiedzmy jakieś zdanie nam nic nie wnosi, czy tego trzeba je wywalić, prawda, bo to jest pewne dla fabuły. A co tam jest coś takiego fajnego z tego, ktoś się prosi, żeby zostało, prawda, czy postacie jakaś, czy motyw. Ale staram się, bo to było najwierniej. Rafał też jest wielkim panem Kajka i Kokosza, też ma tam z adaptacjami, bo on pracował przez mógł Diplodoku i kilku innych rzeczach. Tak. Zresztą też tam teraz pracował z nami przy Rejuse Przeznaczenia, bo robił też na podstawie komiksu Tomka Samolika. No także staram się, żeby było jak najlepiej i no ja osobiście liczę, że jeśli wyjdzie tak, jak chcemy, żeby wyszło, a mi się wydaje, że wyjdzie, no to spokojnie będą pani zadowoleni to bardzo. Nawet z nawiązką. O, widzę pytanie, o mój Boże. Czy w serialu pojawią się historie czysto oryginalne, nie bazujące na komiksach? Na razie mogę powiedzieć tyle, że na razie tak dobrze mamy, biorąc z komiksu wątki, że no, zobaczymy jeszcze, ale na razie trzymamy się komiksu. Ale to jest często tak, że w jakiś wątek będzie no, trochę zmieniony czy przerobiony, ale po prostu to mówię, to jest wynik, no mówię i różnych czynników, ale zwykle to mówię, to zwykle to jest, mam to najlepsze będzie zostawione na pewno, także o to się proszę nie martwić. I to jest naprawdę kwestia tego, że tam wszyscy są fanami, którzy przy tym pracują, więc po prostu chcą tego, prawda? I żeby ta postać była, ten motyw był, to było, także... Jakieś pytanie? Okej, a jeśli chodzi o sam komiks Królewską Konno, czyli tam oficjalną kontynuację. Czytając historię, poznając historię, można powiedzieć, że jest taka bardzo awanturnicza. Nie wiem, czy nie bardziej niż większość komiksów listy miałem takie... Awanturnicza? Awanturnicza. I co było takim głównym motywem do tego, żeby Królewską Konno stworzyć i to, żeby Kokosz stał się trochę renegatem, tak? Znaczy ja powiem tak, ten scenariusz w ogóle był oparty o niewykorzystanych zapiskach Janusza Christy, tylko te zapiski to było dosłownie tam, mówię, zdanie dwa. Ja to musiałem już rozszerzyć, ale to była kwestia tego, że ja tak bardziej podeszłem do rzeczy, no bo wiele osób to mnie, jak w ogóle powstał, to było, że o, powinna być historia w stylu, nie wiem, zawczasach, powinna być historia w stylu tego Bucharu. Ja tak sobie przeanalizowałem, powiedziałem, nie wiem, co by Christa zrobił, bo nie znam, on mógł zrobić w tej chwili cokolwiek, ale to ja na pewno wiem, jak się tam popatrzy po kolei, to każdy był inny. Ostatnie dwa były na przykład, powiedzmy, w Hajnie była rozmowa, taka totalna przygodówka, fantazy, pełna wydarzeń, a zaraz po niej z nimi w Opałach. Co z kolei z taką historią, bym powiedział, no, satyryczną, cała się w Grodzie dzieje, prawda, bardzo, no trzeba powiedzieć, przygadana, ale mało nie jest akcji na przykład. Więc dla mnie było jasne, że kolejna bym był w ogóle czymś innym. Więc dla mnie wydało się to być historia, która powiedzmy jest jej mało fantastyki, ale bardziej jest w tym średniowieczu, jest jej dużo właśnie jakichś takich, o, zagadka kryminalna, tego sobie jakiego się nie było, że tam zostaje porwany, muszą go rozszyfrować. To wydało mi się takie fajne, żeby, okej, ten był trochę inny niż te wcześniejsze, ale miało tam pole do popisu, do przygód. Także, a mówię, a to było też ciekawe, bo naraz po prostu dwa pomysły rozpatrywałem. Jeden to była właśnie z tą śmiejącą się królewną, czyli Salwą, który dał mi wiele takiego, powiedzmy, co chciałem, żeby był tego emocjonalny, jako, ja tak podchodzę do takiej klasycznej scenarzysta do tego bardzo, że musi być struktura i tak dalej. I ona mi tą strukturę dawała, ale nie dawała mi jakichś takich fajnych przygód, a z kolei Królewska Konna z kolei nie dawała mi tej struktury, a dawała mi tego, no to żeniłem. I tak się wyszło, to i różne tam pomysły jakoś tak naturalnie się wplotły. Także, ale to też jest ciekawe na tym scenariuszu. Pamiętam, myśmy pracowali mniej więcej 4 miesiące i tak naprawdę powiedziałbym połowa to była po prostu te pisanie tego, a trochę to było tylko szlifowanie, żeby tutaj też wywalczyć, tutaj coś dodać, tego, bo naprawdę chciałem, żeby to był taki album, że jakoś go weźmie do ręki fan po latach, że okej, było warto 30 lat czekać, prawda, nie jak najwięcej wypasione, to teraz mam problem, bo chciałem, żeby kolejny album był trochę spokojniejszy. No ale teraz widziałem recenzję, gdzie powie, że tylko się dostanie, o kurz, zrobił głupoki album, czy coś takiego i...
Macie coś do dodania? Tylko wejdę słowo, bo tak się zastanawiam, jesteś scenarzystą, jesteś autorem pomysłu i masz gadane, to słychać. Natomiast co z zombikami? Na ile wasz wkład w komiks nie tylko w sporze graficznej, plastycznej, ale też narracyjnej jest widoczny jako fani, jako wielbiciela Christy? Czy macie wpływ na historię? Ja dostaję właśnie scenariusz w formie storyboardu. Także nawet gdybym chciał, to mógłbym pójść po prostu na łatwiznę i rysować to w taki sposób kadrowany, jak to jest. I w wielu wypadkach tak robię, ale często też zmieniam, prawda? Bardziej jakoś tak kadruję. I tego mi właśnie brakuje też w komiksach listy, żeby to kadrowanie było jednak trochę ciekawsze. Żeby więcej było jakichś takich większych kadrów, żeby dawały oddech w tej gęstej opowieści. I takie się pojawiały. Czy ile tam, z dwa się pojawiły, tak, w Królewskiej Konnej, no, tak. Takie duże kadry kwadratowe. W ogóle takie marzenie właśnie też jest, żeby przełamać ten styl cztery paski poziome, tylko żeby jakoś to zróżnicować, ale to może dopiero z biegiem czasu, no bo na razie tak na początku serii to ciężko tak odbiegać nagle stylem od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Ja jeszcze dodam, a propos scenariusza, niedawno właśnie byliśmy na Festiwalu Literatury w Strzelinie i tam właśnie grono w starze nawet doceniło też opowieść, scenariusz, że ona się skupia na postaci żeńskiej. A właśnie tam wśród autorów tam obecnych, no bolączką było to, że nie było w ogóle postaci kobiecych, a jak były, to pojawiały się tam gdzieś tam na drugim, na trzecim planie, a tutaj Osadba odgrywa kluczową rolę w opowieści. To zostało zauważone. Ja też to o tym powiedziałem. W roli kolorysty komiksu to można powiedzieć, że jest niewiele do gadania. Trzeba kolorować to, co powstało i już aczkolwiek... Często było tak, że Maciek na początku jak zbierał jakieś pomysły, to też je pokazywał. Później jak powstał jakiś storyboard, to też nam pokazywał, pytał o zdanie, co myślimy. Na tym etapie tam ewentualnie się wymienialiśmy jakimiś uwagami. No niestety problem z tym albumem też był taki, trzeba trochę też był, znaczy nie chcę może pójść na czuja, to jest nie, czy to jest bo generalnie jak jakiś tam robi swoje komiksy autorskie do Lila i Puta, czy do tego, to często po prostu do jakichś tam znajomych się przejdę, prawda, pokażę i to sądzisz o tym, tego, no z Henkiem musimy mieć taką wyjarkę, że nie mogłem powiedzieć nikomu, co mi swabuła i tak dalej, więc no mówię, no właśnie tylko byśmy na siebie zdali tak naprawdę na konsultację, z kim się tam dał, kto jest wtajemniczony, prawda, i tak. Mam pytanie. To trochę tak jak z Gwiezdnymi Wojnami od części 7 do 9, które siódemka musiała być takim wejściem dla fanów, tak? Musiały być te elementy, które są zrozumiałe i jasne. I tak trochę jest też w Królewskiej Konnej. A co dalej? Czy możemy już powiedzieć, co będzie dalej? Co się jakoś wykrystalizowało? Czy... Kolejna? Znaczy ja powiem tak, ja mam fabułę już zarysowaną, mam spisane różne pomysły, gagi na scenę, tylko to jeszcze muszę sobie doszukować, żeby to ułożyć ładnie, bo na przykład powiedzmy był jeden wątek, co chciałem, ale jest to chyba po prostu dla czasu wypadnie, bo już nie chciałem zapychać potkanie tej historii. A on akurat powiedzmy tam konkretnej fabuły nic nie wnosił, tylko taki był bardziej taki doczepiony running gag, więc uznałem, że to nie ma sensu. Ale no mam fabułę, no mówię, przyznam się, no chciałem też może spokojniejszego zrobić na początku, ale no właśnie mówię, jakby też mi się podobało to tempo i na razie, że właśnie ilość tego, co dałem, no to tak teraz się boję, taki jest trochę nieśmielszy wobec tego. No ciężko mi powiedzieć, na pewno chciałbym, że teraz jak już poszedł nam pierwszy, opowiedzieliśmy poprawną historię, to chciałem, żeby to było teraz taka może, nie to, że większa, ale może takiego trochę bardziej epickiego zrobić teraz, większy, mroczniejszy, prawda, Kajko i Kokosz. Ja też powiem na przykład takie coś, jak właśnie mój Sławek właśnie wiosną zachwaliło salwę, prawda, ale na przykład, no ja mówię, mam takie lekkie wahania, czy trzy postacie, które wprowadziłem swoje, ponawiać, prawda, bo po prostu z jednej strony u Chrystę jakieś mam postacie wprowadził, czasami się przewijały potem, na przykład z Bójcerzy, prawda, i dopiero dla niej byli w czwartym tomie, a potem się przewijały całą serię, czy czasami te postacie znikały, pojawiały się i na przykład, no mówię, no na przykład z tymi swoimi postaciami, choć jakiś tam pomysł bym miał z nimi zrobić, no waham się na przykład, żeby one powracały. No więc to zobaczę,
no mówię, mam pomysł na razie, wiem co bym chciał, na pewno wiem, jak chciałbym klimaty zrobić, żeby był, powiedzmy, na pewno chciałbym, żeby on się jeszcze od tego różnił albumu, co teraz jest. I żeby tak jak z tym pierwszym, na przykład dla nią żadnego wcześniejszego Christy nie przypomina tak naprawdę, albo gdzieś, o, to jest historia w stylu szkoły latania, czy to jest historia w stylu, nie wiem, takiego turnieju, tak uważam, że z tym tak nie ma albumy. No i chciałbym, żeby ten kolejny był, tego się trzymać, żeby każdy był trochę inny, bo tak dla mnie te Christy był, każdy był trochę inny, uważam, to był urok tego. Czy są pytania z sali? Ja w ogóle mogę dodać jeszcze, tam a propos innego tematu miałem powiedzieć, ale nie mógł, to mogę się pochwalić, bo mamy o Tomka Kłodziczaka, co będę to powiedzieć. W tej chwili Kajko i Kokosz, Królewska Korna, to jest najlepszy człowiek, się komiks Egmontu. Także... Wow, brawo, Szemil Turgala. Podobno tak. Czy w jakieś inne media, powrót, nie wiem, może grafik, modela, Znaczy wiem, że ten bank rozrywki powstaje, ale to nie wiem tyle, co wszyscy wiedzą. A jeśli... Nie wiem, aczkolwiek bym chętnie popracował. Była o Krakowu, Trawa, Kajku i Kokoszu. Jakieś tam o czymś jednej rzeczy plany znam, ale nie mogę powiedzieć chyba. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, także... Nie. Ale to nie jest nic z tylu innych mediów, także... Dobra, to jeszcze takie jedno krótkie pytanie podsumowujące dla wszystkich, czy nie dla wszystkich sali, dla naszych gości i bohaterów. Nowe komiksy ze świata Christy, dlaczego warto czytać? Bo są fajne. Ale w sensie nowe jakie gorze, czemu warto nasze... Tak. Czy dlaczego tą historię warto też rozwijać, może w tym sensie? Znaczy uważam, że o tyle to jest dobrze, że ten komiks powstał, nie żebyśmy go robili, czy ktoś inny, że po prostu to pokazuje jednak, jak bogate są uniwersalne te postacie, że one jednak tak dalej nowe przygody są, że to jednak one się wypaliły, czy coś, bo uważam, że jednak one miały tak uniwersalne charaktery, że da się z nimi ciągle coś nowego powiedzieć, w taką sytuację wymyślić, one się odnajdują. W ogóle miałem to też podziale, mi umkło właśnie, dlatego nam się dobrze pracowało nad animacją, bo to jest taką jakąś nową scenę, to nie było w komiksie. To na się, bo nie umiem pstrykać, bo teraz pstryknął, tak się pisze, naprawdę. Bo po prostu my nawet nie myślimy, że nowa Amiga, co on by tutaj zrobił. No wiemy, co Amiga by zrobił, wiemy, co by Hegemon zrobił, co by Jaga by zrobiła, co by Wojwit zrobił, także to się łatwo. Dlaczego warto? Dlatego, że jest to kawał polskiej kultury. Wiadomo, że takie rzeczy trzeba znać. I oryginalną serię, i teraz tą kontynuację. No, nie wiem, co możemy dodać. Wydaje mi się, że jeżeli chcemy mieć jakiś polski rynek komiksowy, no to po prostu wspierajmy polskie komiksy, no i tyle. Chyba wszystko. Super. I tego chyba się powinniśmy trzymać, to powinno być naszym hasłem przewodnim, więc wspierajmy polskie komiksy i czytajmy Christę i Christów następców. Dziękuję. Nie ma żadnych pytań z sali? Nie pogniewamy się, ludzie. Kto chce salwę w kolejnym albumie? Dobrze, jest. Chciałbym zadać pytanie odnośnie czwartego albumu. Czy jest szansa, żeby się pojawił już w przyszłym roku, czy raczej to jest raczej na dłuższy okres? W sensie kolejny kalkulator? Tak. No niestety to trochę jeszcze potrwa, no bo ja się tak przyznam otwarcie, no też musieliśmy odczekać, jakie będą reakcje na ten album, prawda, żeby zacząć w ogóle pracę, także dopiero się jest na etapie scenariusza, więc no chyba raczej w przyszłym roku jeszcze ponad rok. No, bo to zanim Czesławek narysuje, zanim tak pokoloruje, zanim nam Egmont zredaguje, prawda, zanim wydrukują, zanim poleży to dwa tygodnie, także nie, znaczy no mówię, to jednak poza tym my chcemy, żeby wszystkie były dobre, prawda. Dlatego uważam robię rozsądnie bardzo za Asterixami, teraz tymi nowymi, że co 2 lata wychodzą, nie co rok, bo uważam, że robię to 2 lata, żeby to było dobrze zrobione, niż żeby to było na szybko taśmowo, bo uważam, że te najgorsze rzeczy wychodzą, jak to się, to jest tak taśmowo. Ja mam termin do końca grudnia, zdaje się, także. Przyszłego roku, tak. Także no trochę to może potrwać niestety, ale... Tak, i w Warszawie jest 2021. Prawdopodobnie mamy też nadzieję i mam nadzieję, że się spodoba. I...
To chyba nie padła, ale data premiery serialu, bo rozumiem, że współpraca od tego No bo jeszcze chyba nie ma tak naprawdę. Nie, znaczy nie, po prostu serialu, no nie, data oglądania to jeszcze powstaje, jeszcze jest to, mówię, dopiero takie... Niestety to jest taka trochę sytuacja, bo na przykład w Polsce często jest tak, że jakaś o jakimś serialu informacja wychodzi, właściwie tylko jest pomysł, żeby go zacząć robić, a powiedzmy to nie jest tak jak powiedzmy, nie wiem, jakiś tam amerykański Pixar czy coś, że mówią informatyk, już jest w połowie zrobiony film, prawda? Bo coś powstaje, czy tam przynajmniej jest już wiadomo, no, także to u nas... ale no mówię, jest fajna ekipa, jest wszystko się dzieje do przodu, jestem tam na bieżąco, także... A przynajmniej jest ku dobremu bardzo jakieś pytania? O, prosimy. Czy są jeszcze szanse na krótsze historie z innymi bohaterami niż Kajko i Kokosz? Ja mogę powiedzieć tylko tyle w tej kwestii, że bardzo chętnie, bo ja bym, tak jak ten Ginam Szkoda nam przyszedł bardzo dobrze, ja bym te krótkie chętnie dalej kontynuował i są ku temu pomysły i są ku temu chęci i jak naj... Po prostu uważam, że ja osobiście nie widzę problemu z tym, żeby wychodził album z długimi i dalej z krótkimi. Uważam, że te komiksy pozostały krótkie, znaczy te nasze i te co były bardzo wszystkie fajne. Uważam, że ich historie z Wanką Kim Kokoszem i o Smoku Milusiu i tego. Ja uważam, że można tam tych autorów to wkręcać, prawda, także no zobaczymy. Ja osobiście byłbym na tak, żeby powstawały i długie historie i oddzielnie krótkie. I możliwe, że będą. Też co nie powiedzieliśmy, bo przed Kreską Konno były jakieś nowe przygody, tak? Tak. I to była taka swoista antologia. Tak. Panów, którzy tutaj siedzą, ale też był Samojnik był Norbert Rybarczyk z Szykiem Janiszem, mieli historię. No i tak, mieli Samojnik właśnie. No i myśmy mieli właśnie różnych tutaj, z Petkiem Ławnikinacie robiliśmy, a ja robiłem ze Sławkiem właśnie z Bójcerzy i się robiliśmy o Mirminę. A tak teraz mamy na szkole, co właściwie zadecydowało, że spośród tych wszystkich autorów, którzy się udzielali w tej epoki, to wasza trójka dostała angaż do projektu? To kwestia tego stylu właśnie, czy czego? Myślę, że poniekąd te pierwsze dwie antologie, one były też takim poligonem doświadczanym, bo ja to określam. Wydaje mi się, że nie mieliśmy w Polsce jeszcze tego typu kontynuacji. Tak jak powiedzmy powstają takie rzeczy na Zachodzie, czy to w Europie, czy jeszcze dalej. I po prostu trzeba było się w jakiś sposób z tym przegryźć. Brawa dla wydawcy, że w ogóle tak do tego poszedł. Bo myślę, że gdybyśmy od razu wystartowali z Królewską Koną, to niekoniecznie to byłby taki sukces. Tak mi się wydaje. A jeszcze a propos, bo pytałeś też jakby o tym komplet autor, który się został przy tym tomie. Mi się wydaje, że też poniekąd to były jakieś reakcje czytelników i powiedzmy to, co z mojej podstawie sobie tam wydawca wysnuł. Tyle. Znaczy nie, tak powiem, co miałem tylko dodać, to znaczy po prostu recenzje, po prostu no, siłą rzeczy, jak 99% mówiła, że to wycięli. Panowie, jesteście nieskromni, ale po prostu zostali najlepsi, tak? Najlepszy produkt, który dał nam się dostać. Czas już przeglądam z Magii, to co? Dobrze, raz jeszcze, dziękuję bardzo.